Karolina Sławińska. Studia piosenki Peciaki w Suwałkach. Karolina Sławińska. Pierwsi przyjechali, ostatni wyjadą. Skąd wzięła się ta muzyczka ta dziś? Życie gram, cieszę się każdym dniem, biorę proszek na sen. O, rano budzę się i mam, dobry mam znów dzień. Tararam, pam, pam, i co mi tam? Trzecie miejsce. Katarzyna Rajewska, Miejski Dom Kultury w Zduńskiej Woli. Statuetka i skorzyna. Nie obchodził mnie ten świat. Gdzieś tam za płotem, sadem, wodą. Nie zmagał mnie historii bat. A dom nie straszył nigdy głodem. Pies był w zagrodzie psem, a koń w szacunku końską dole znosił. Ojciec choć czasem marszczył skroń, to ciężkiej ręki nie podnosił. Wielkich wydarzeń jak przez mgłę snuje się tylko cichy cień. Ktoś tam mówił, że świat cały właśnie zmienia się. Jakiś mur padł, inny się wzniósł. Ktoś za coś walczył, inny poległ. Ja żyłam sobie teraz tu, czasami nosząc obiad w pole. Drugie miejsce, proszę Państwa, otrzymała Gabriela Stasiak, Miejski Dom Kultury w Zduńskiej Woli. No nie tylko Suwałki i Bielawa. Za młodu marzył o majątku i o sławie. O tym, żeby kiedyś wielkim skrzypkiem być i własny koncert w filharmonii dać w Warszawie. Muzykę kochał, jak pięknie umiał śnić. Lecz jak to zwykle bywa, chłopak zdolny był. Nie palił, nie pił, tylko wciąż muzyką żył. Los mu nie sprzyjał, a talent Antek miał. Żal serca płynął, gdy na dancingu co noc grał. A gdy przestawał grać, bo miał już tego dość, za gardło coś go ścisło, gdy z sali krzyknął go. Do umiesz tak ze łzą, gdy cię za noc krzyki padnie w tym.
ładniej graj, dopóki w modzie taka są. Zagraj Antoś tak glob, przecież umiesz grać. Nie chcesz chyba o tej porze spać. Na zegarze 5 rano, a ty minę masz zaspaną. Zagraj Antoś, daj o sobie znać. Pierwsze miejsce otrzymała Jagoda. Druga piosenki tańca Park w Jelawie. Tak czułem, tak czułem. To był mój typ. Nieskromny. Powiedziałem jej to w kuluar. Otrzymał zespół Fantazja. Studio piosenki i tańca Park w Bielawie. W składzie Natalia Sparek, Alicja Czajkowska, Weronika Wnut, Julia Droś i Patrycja Bzdeń. Wiem, że o jedną osobę za dużo przeczytałem. Słyszałem, że mniej występowała, ale to dacie tej osobie na pamiątkę, że być może śpiewała, a nie mogła przyjechać. Mówią, płonie stodoła, płonie aż strach, aż kurzy się z niej. Trzeszczy wszystko dookoła, ściany i dach, gorąco rzekę. Mówię i tam, to nie szkoda czasu, bo stodoła płonie, a ty ludzie jacy są. Sołtys chyba już swoją prawie musi, pomagaj i ty. Płonie stodoła, ale chyba jesteśmy na mnie. Dlaczego właśnie ja miałbym brać zły miech? Więc w dłonie biegnę z odku i widzę tam, co? Płoną oczy i skronie, bawi się tłum, tak chyba ze sto. To sobie swoją córkę za mąż dzisiaj dał. Do rządki bawi się pan młody pod nas pał. Zbrakło mi za mieszkaniu ojciec i wieść, ugościć chciał wieść. Swoje stodole zrobił bar, tańczyła mi ja. Tak mogą płonąć stodoły każdego dnia. Trzecie miejsce otrzymał duet Karina Warzyta i Kacper Siekierka w studiu piosenki i tańca Park Bielawy i 200 zł dla Siekierki, dla Siekierki. Zadyszany czas, 100 lat, 100 spraw wciąga nas, gna nas.
co tak. Lubię wracać tam, gdzie byłem już, pod tym barką teleptący róż, na uliczki te znajome. Lubię wracać w strony, które znam, od wspomnienia zostawione tam, by się przyjrzeć w nich, odnaleźć w nich. Choć wynikły dzień pierwszych serca drżeń, kilka nut i kilka wierszy z czasów, gdy kochałaś pierwszy raz. Drugie miejsce. Proszę Państwa, no tu zaskoczenia nie będzie. Zespół Farcik w składzie Patrycja Krzyżewska, Weronika Makowska, Karina Warzycha i Jagoda Różycka, prawie że same laureatki. Studio piosenki i tańca Fardy Bielawie i do tego 300 zł. Jak się podzielicie na 4, to nie. Sing, sing. Sing, sing. Sing, sing. Czars, Klaudia Owczarek, Paulina Owczarek, Angelika Paulińska, Warskie Centrum Kultury. Jesteś
bardzo, bardzo zdolne. To są dzieci, wszystkie tutaj dzieci, bez względu na to, czy one są nagrodzone, czy nienagrodzone, są to dzieci niezwykle utalentowane. I proszę Państwa, jeżeli oddaje się takie dziecko w ręce kogoś, kto ma prowadzić, to jest bardzo, bardzo odpowiedzialne zadanie jest dla tej osoby, która ma się takim dzieckiem zająć. Ja śmiem twierdzić, że tak jest, że w piekle jest dużo osób, które dzieci, nie tylko w sztuce wokalnej, ale w sztuce instrumentalnej, w innych dziedzinach sztuk, wiele utalentowanych dzieci, że tak powiem, zepsuło, czy nie poprowadziło dobrą drogą. Tutaj w wielu przypadkach bardzo dobrych, takich trafnych rozwiązań, po pierwsze dostosowanie repertuaru do głosu, piosenki do charakteru osoby i tak dalej. To wszystko jest bardzo ważne, żeby to było koherentne, żeby to ze sobą korespondowało. To jest bardzo źle się dzieje, jeżeli mamy taką sytuację, że piosenka jakby zupełnie nie pasuje do osoby. A co gorsza, że bardzo często nawet sam taki układ choreograficzny, jakby człowiek zupełnie inaczej się zachowuje w stosunku do piosenki. Dziecko zachowuje się zupełnie inaczej niż nam to nuty wskazują, dźwięki, a przede wszystkim tekst. Więc z tekstem jest też tak, żeby ten tekst czasami on jest prawdopodobnie rozumiany. Dobrze byłoby zwrócić uwagę na tekst, nawet zanim pochylimy się nad śpiewaniem piosenki, i to zrobić taki rozkład znaczeniowy tekstu, o czym ona jest. Bo to jest pierwsza rzecz. Poza tym jeszcze takie rzeczy jak nawet garderoba. To nie zawsze, nie wszystko złoto, co się świeci. Nie do każdej piosenki można ubrać dziewczynkę w sposób, nazwijmy to delikatnie, glamour. I na scenie nie wszystkie materiały, nie wszystkie, proszę zawsze wyobrazić, że mamy do czynienia ze sceną, zupełnie innym oświetleniem, innym kątem padania i tak dalej. Inne jest położenie osoby, która jest wyżej, powyżej publiczności. To jest też bardzo ważne. Taka stylistyka, nawet jeśli chodzi o ubiór, to też dobrze, jeżeli koresponduje, bo piosenka to jest pewne całe zjawisko. To nie jest tylko wyjście, zaśpiewanie, tylko to jest pewne zjawisko, cały anturaż, czyli od momentu pojawienia się osoby na scenie, i ruchy sceniczne, to, co ona do nas mówi i to, czy ona to rozumie, czy ona jest po prostu przekonywująca. To są takie oczywiście ogólne. Państwo wybaczą, że ja sobie pozwoliłem na takie tutaj uwagi, ale to wydaje mi się jest bardzo ważne. No nie mamy żadnych warsztatów, nie mamy na to czasu. Ale mamy do czynienia przede wszystkim z niezwykle utalentowaną i dziećmi, i młodzieżą. Także to jest coś niesamowitego. Także tutaj trzeba na to uważać i to jest bardzo odpowiedzialne zajęcie.